To kara oraz podział na równych i równiejszych. Tak prezydent Ludomir Handel komentuje wysokość środków, które Nowy Sącz otrzymał w ramach rządowego programu Polski Ład. Miasto złożyło trzy wnioski na budowę obwodnicy wschodniej Nowego Sącza na kwotę 150 milionów złotych, na modernizację budynku Ratusza na kwotę 30 milionów złotych oraz na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną murawą w Zawadzie i tylko ten wniosek zyskał akceptację oraz dofinansowanie w wysokości 4,5 miliona złotych. To jest oczywiście ważny projekt, ale niespółmierny kwotowo do tego jakim miastem dużym jest Nowy Sącz. Nowy Sącz dostał 53 ,85 zł groszy na mieszkańca. Natomiast nie pojawia się już nigdzie dwucyfrowa liczba. Proszę zwrócić uwagę, są nawet gminy, które przekroczyły 2000 zł, 1000 zł na osobę. I tutaj rzeczywiście te zasady, o których mówił pan minister Szefernaker są drastycznie zaburzone. I jak dodaje prezydent miasto spodziewało się dofinansowania w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych, tym bardziej, że na oficjalnym profilu jednej z posłanek Prawa i Sprawiedliwości ukazał się wpis o tym, że nowy sąd otrzyma 27 milionów złotych dotacji. Widać tutaj ewidentnie ręczne sterowanie. Oczywiście wszyscy, wszyscy zwracają uwagę, że prawdopodobnie to sterowanie osób, których imienia się nie wymienia w Nowym Sączu, porównując to oczywiście do, do słynnej książki Harego Pottera. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, to wiedzmy, że coś się dzieje. Prezydent zapowiada pismo do nich w sprawie kontroli procesu przyznawania środków, a projekty, które nie zyskały akceptacji, mają zostać złożone przy drugim naborze wniosków.